Zdefiniuj jednokładność, w której obrazem prostej A jest prosta B. Wybierz środek i skalę jednokładności. Przerysujmy sobie ten wykres na osobną kartkę. Wybierzmy sobie dla zabawy środek jednokładności w jakimś śmiesznym miejscu, na przykład na prostej A. Żeby było jeszcze ciekawiej i jednocześnie prościej, to niech to będzie na przykład początek układów współrzędnych. I wybierzmy sobie jakąś. Równie przypadkową skalę tej jednokładności, na przykład 2. Zobaczmy, co się teraz stanie. Jednokładność oznacza, że każdy punkt leżący na prostej a będzie po przekształceniu leżał dwa razy dalej od środka jednokładności niż leżał przed przekształceniem. Dwa razy dalej. Na przykład ten punkt leży w odległości trzech jednostek w kierunku x. Czyli po przekształceniu będzie leżał w odległości 6 jednostek w kierunku x od punktu 0,0. Tak samo w kierunku y. Przed przekształceniem leży w odległości 3 jednostek. Po przekształceniu będzie leżał dwa razy dalej, czyli w odległości 6 jednostek. Czyli przemieści się z punktu 3,3 3 do punktu 6,6. 6. Leży teraz dwa razy dalej od środka jednokładności. Przesunęliśmy go dwa razy dalej wzdłuż prostej. Tak samo będzie dla tego punktu. Leży on 3 jednostki w lewo od środka jednokładności, 3 jednostki w dół od środka jednokładności, czyli po przekształceniu po jednokładności o środku w początku układu i skali 2 będzie leżał dwa razy dalej, czyli 6 jednostek w lewo od środka jednokładności i 6 jednostek w dół od środka jednokładności. Przepchnęliśmy go wzdłuż prostej dwa razy dalej. Zauważcie, że jeżeli umiejscowimy środek jednokładności na prostej, którą przekształcamy, to nie ma znaczenia, jaka będzie skala jednokładności, bo jedyne co ta jednokładność robi, to rozciąganie lub kurczenie podłużne prostej. Tak można by to nazwać. Przesuwanie jej punktów wzdłuż jej samej. A ponieważ prosta ciągnie się w nieskończoność w jedną i w drugą stronę, to obrazem w takiej jednokładności jest ta sama prosta. Gdybyśmy przekształcali odcinek, to jego obraz miałby to samo nachylenie, ale jego długość zmieniałaby się. Ale prosta nie ma długości, albo mówiąc inaczej, jej długość jest nieskończona, więc jej rozciąganie lub ściskanie nie powoduje zmiany długości. Obrazem takich przekształceń jest ciągle ta sama prosta. Taka jednokładność przekształca prostą na samą siebie czyli obrazem prostej A jest prosta A. A nam w zadaniu nie o to chodzi. My chcemy, żeby obrazem była prosta B. Może w takim razie wybierzemy jakiś inny punkt jako środek jednokładności. Punkt, który nie leży na żadnej z tych prostych. Powiedzmy, że ten punkt będzie środkiem jednokładności. Jego współrzędne to 3 i 2. Wybrałem akurat ten punkt, dlatego że jest on odległy od zaznaczonego punktu leżącego na prostej A o jedną jednostkę. Ta jedynka powinna ułatwić nam obliczenia. Jeżeli będziemy teraz szukać obrazu tego punktu na prostej B, to będzie on leżał tutaj, w odległości 3 jednostek od środka jednokładności. W takim razie skala takiej jednokładności wynosi 3 do 1, czyli 3. Obraz punktu leży 3 razy dalej od środka jednokładności niż ten punkt. Będzie to działało również dla wszystkich innych punktów. Na przykład ten punkt leży w odległości 1 od środka jednokładności, 1 w lewo. Jeżeli skala jednokładności wynosi 3, to jego obraz będzie leżał w odległości 3 jednostek w lewo od środka jednokładności. Czyli znajdzie się tutaj. No i znaleźliśmy przekształcenie, które pasuje do warunków zadania. Moglibyśmy wybrać wiele innych miejsc na umieszczenie środka jednokładności. Musielibyśmy wtedy obliczyć odpowiednią dla każdego z tych środków skalę jednokładności. Tak, żeby wszystko się zgadzało. Ale ten punkt wygląda fajnie, bo wszystko ładnie się mieści w prostokątnej siatce układów współrzędnych. Nie mamy tu ułamków, występują same liczby naturalne, więc obliczenia są proste. Wszystko jest jasne i oczywiste. Przy środku w punkcie 3, 2 od razu widać jaka powinna być skala takiej jednokładności. No to zapiszmy ten wynik w zadaniu. Naciskamy guzik, wybieramy współrzędne środka 3 i 2 i skalę jednokładności 3. Sprawdzamy odpowiedź. Jest ok.